Przystępujemy do punktu 4.4. Podjęcie uchwały w sprawie opinii dla projektu ordynacji wyborczej w wyborach do Rady Dzielnicy 1-18 miasta Krakowa stanowiącej załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta Krakowa nr 63/921/12 z dnia 19 grudnia 2012 roku. Szanowni Państwo, jest to projekt uchwały zarządu, dlatego też w imieniu tego zarządu postaram się Państwu zreferować to, co jest zawarte w tej uchwale. Do zarządu nie wpłynęły w ustalonym terminie żadne wnioski od Państwa radnych odnośnie zmian w projekcie ordynacji wyborczej. Natomiast zarząd po dyskusji podjął temat w sposób następujący. Proponujemy, żeby zaopiniować pozytywnie załącznik nr 3 do tejże uchwały Rady Miasta Krakowa z dopisaniem w paragrafie 32 ustępu, że zgłoszenie kandydata na radnego powinno być poparte podpisami co najmniej 15 wyborców zamieszkałych w danym okręgu wyborczym. Jakie jest uzasadnienie tego zapisu? Przez wprowadzenie tego zapisu eliminujemy pełną dowolność w zgłaszaniu kandydatów. Teoretycznie można przyjąć, że w momencie, kiedy zacznie już działać komisja wyborcza, każdy przechodząc koło siedziby rady dojdzie do wniosku, no cóż, zgłoszę swoją kandydaturę, no i tyle. Nie mając tego zapisu, teoretycznie może być tak, że na listach wyborczych będzie po 100 kandydatów w jednym okręgu wyborczym. Dlatego też, żeby skłonić wszystkich chętnych do refleksji nad kandydowaniem do Rady, proponujemy wprowadzenie tego zapisu. Proszę mi wierzyć, zresztą Państwo wiecie w większości z własnego doświadczenia, że 15 podpisów jest żadną przeszkodą w zgłaszaniu się na kandydata na radnego, więc w związku z tym nie powinna to być żadna bariera wykluczająca możliwość kandydowania, natomiast będzie skłaniała poszczególnych chętnych do refleksji nad samym faktem, że się odbywają wybory. No i żeby się zgłosić, to trzeba wykonać te minimum pracy, czy po 15 podpisów, jak sami wiecie, to nie jest jakiś wielki problem. I to leżało u podstaw zaproponowania Państwu podjęcia takiej uchwały w takim brzmieniu. Tą uchwałę zaopiniowała komisja, która ostatnio obradowała, budownictwa, i bardzo proszę. Komisja budownictwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję uprzejmie. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos na temat projektu tej uchwały? Nie widzę. W związku z tym uważam sprawę rozstrzygniętą do głosowania. I przystępujemy do głosowania nad projektem tej uchwały. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Podjęliśmy uchwałę jednogłośnie. Dziękuję Państwu uprzejmie. W głosowaniu brało udział, jesteśmy zagłosowali wychodząc. Brało udział 20 radnych, 20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Uchwała została przyjęta. Dziękuję Państwu uprzejmie.